złożył rezygnację pan przewodniczący Marek Karytowicz z Komisji Planowania Gospodarki Finansowej Komunalnej Rady Miejskiej w Mikołowie. Jak gdyby powstaje wakat i mam również pismo skierowane w związku z wakatem Komisji Planowania Gospodarki Finansowej Komunalnej. Proszę o przeniesienie mnie do wyżej wymienionej komisji. W przypadku przyjęcia rezygnuję z udziału w komisji rewizyjnej. Podpisała się radna Ewa Straszewicz. Także chcę tutaj powiedzieć, że wpłynęły dwa pisma i nie wiem, pani burmistrzu, czy kto przedstawi tą uchwałę? To my nie musimy przedstawiać, to jest wasz organizacyjny. Aha, więc dobrze. Więc przechodzimy do uchwały. Nie, można jakoś. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałbym parę słów wyjaśnienia, co było motywem mojej rezygnacji. Ja na poprzedniej sesji, na której zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego, zadeklarowałem, że w momencie, kiedy do Rady odbędą się wybory uzupełniające i będziemy mieli nowego radnego, to po prostu ustąpię z członka jednej z tych komisji, żeby po prostu dać miejsce i możliwość pracy nowemu radnemu. To była, był główny powód mojej rezygnacji. Wybrałem, zdecydowałem, że zostaję w komisji oświatowej, tak krótko mówiąc, jako, że tak można powiedzieć, bliższy tak, ciało, z racji, że jestem czynnym nauczycielem. A jako wiceprzewodniczący mogę, prawda, uczestniczyć w obradach każdej komisji, po prostu bez prawa głosu. I to był powód mojej rezygnacji. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan radny. Ja mam pytanie do pani Ewy. Proszę wiedzieć, czy to uzasadniła swoją rezygnację z komisji rewizyjnej i czy przepis mówi wyraźnie, czy tak można robić, czy można tak robić. Oczywiście, że sobie po pół roku zmienia inną komisję, potem znowu zmienia. No ja nie zmieniam jak w tej komisji, a powiem dlaczego zmieniam go ja. Zmieniam komisję. Z jednej strony, z tego względu, że weszła pani świetna naucza, bardzo dobrze, że weszła do pani, i z uwagi na to, że będą oboje osobowie w jednej komisji, ponieważ pan Sławek Łucza i pan Świetlany Łucza są oboje w jednej komisji, co przeszkadza, to uważam, że może jest pan nie powinien być w jednej komisji razem. I o ile rada przyjmie, że mogę przejść do komisji finansowej pani Świetlana, będzie miała miejsce komisji rewizyjnej. Każdy, kto może przychodzić, to należy do decyzji Rady. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Łuksza, radny Łuksza. Panie Ewo, pani mnie szykuje. Tak? Pani jest radną. Już w pierwszej kadencji, a pani takie rzeczy mówi, no nie wiem. Ludzie słuchają. Pani po prostu, to tutaj jakaś zazdrość chyba tutaj jest. Nie, no, a ja no co, pani w komisji rewizyjnej się nie nadaje? Panie radny, proszę zadać pytanie, a nie. Proszę bardzo, pani radna Łuksza. Ja bym chciała poprosić, pani, że teraz, żeby może się wypowiedziała na temat, czy w komisji finansowej może pracować małżeństwo, czy nie. Komisji finansowej, no właśnie dlatego zadaję pytanie, czy pani nie pracuje na świecie, czy mogę pracować w jednej komisji finansowej, czy nie, bo ja myślę, że nie jestem w samym nie mam pojęcia na pewno do końca, czy mogę, czy nie, nie się próbuje pani mecenas. Dziękuję bardzo. Zapraszamy pani mecenas. A ja mam pytanie, czy mogę pani przewodniczyć? Proszę bardzo. A ja mam takie bardzo proste pytanie, czy można tak przestać już ciągle jączyć i jączyć? Możemy tak normalnie pracować? Bo ja Ewa nie rozumiem, czemu to służy. I gdzie jest rozporządzenie, które mówi o tym, że można sobie zmieniać, zrezygnować? Czy ustawa o systemie przenieść się można i tak sobie znowu będziemy... Ale no ale pani...
Proszę pani do pani radna Baszczeńska, korzystając z okazji, że nie ma pani na celu, więc mamy chwilę jeszcze do pomarszałki. Jako przewodnicząca komisji rewizyjnej powiem, że jestem bardzo przykro, że ja prąd skierowany w moją stronę. Nie miałam takiego nadzania, że mówię, od się zaczyna burza, zaraz posłuchamy pani mecenas. Proszę bardzo, pani radna. Ale przejdziemy do głosowania, ja mówię, jaka będzie wola rady, także ja może coś zadać chyba, także ja nie rozumiem pani radny, tylko proszę, pani mówi, że udostępnia miejsce mi do pracy w komisji rewizyjnej, a przeniesie się do finansowej. Ja przepraszam bardzo, proszę za mnie nie decydować, bo to ja zdecyduję, czy chcę w jakiejś komisji pracować. Szanowni Państwo, ja skorzystam z przywileju i sprawa głosu. Mianowicie nie ma w porządku obrad dzisiaj takiego punktu jak zmiana komisji rewizyjnej. Może to być postawione na przyszłe obrady sesji i tu takiego czegoś nie powinniśmy nawet rozważać. Ja uważam, że jest to bezprzedmiotowe. Panie Burmistrzu, jest rezygnacja i Rada przyjmie. My nie możemy decydować, my nie wiemy, czy... Wszystko w porządku, ale nie ma ani porządku obrad, nie zostało zgłoszone. No to jest... najbliższą sesję. Proszę, gdyby było pisemne zgłoszenie... Jest pisemne. No, ale nie ma w porządku obrad. Panie Burmistrzu, nie ma też w porządku obrad rezygnacji pana Harytoniuka. Jest w porządku obrad uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie członków komisji planowania. Natomiast nie ma uchwały zmieniającej uchwały komisji rewizyjnej. I sprawa druga, skoro prawo dopuszcza, żeby małżonkowie albo nawet więcej osób z jednej rodziny zasiadało w Radzie Miejskiej, to uważam, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby byli w tej samej komisji. Pani radna, ja o tym nie decyduję, o tym zadecyduje Rada. Jeżeli Rada to decyduje, to a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na następną sesję przygotować tą uchwałę w sprawie komisji rewizyjnej. Ja mam rezygnację i o tym mówię po prostu. Mam pisemną rezygnację pana Harytoniuka, prawnego, i mam pisemną rezygnację na naszej terenie. Proszę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj w związku z moją rezygnacją dzisiaj możemy tylko podjąć decyzję w sprawie właśnie do kooptowania do komisji finansowej, do rewizyjnej, bo taki pan powiem zauważył dopiero na następnym posiedzeniu. I tu nie ma, tak powiem, niepotrzebna jest dyskusja. Tak, tylko tak bardzo jasno mamy w porządku. Przepraszam bardzo, ale czekamy na przybycie pani mecenas. Proszę bardzo, panie radny. Mam pytanie do pani przewodniczącej, kiedy rezygnacja pani Ewy Kubiszewicz wpłynęła? Nie, no nie, to się wpłynęło.
Specjalizacja radnego, żydowa dziewiątego, dziewiątego, a pani Ewy Łukaszewicz, 15.9.2017. We wtorek. Jeżeli chodzi o ustawę o pracownikach samorządowych i statut Rady Miejskiej w Michałowie, te kwestie nie są w żaden sposób uregulowane i trudno, żeby były, bowiem mówi się o małżeństwie wtedy, jeżeli zachodzi stosunek podległości służbowej, w stosunku radnych nie ma takiej podległości. Każdy radny jest niezawisły, niezależny w swoich działaniach, wobec tego żadnych przeszkód formalnych nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo pani za odpowiedź i zawsze uważam, że my nie jesteśmy mecenasami, nie radcami radnymi. Pani radna Kubraszewicz, proszę najpierw się po prostu porozmawiać z panią mecenas. Mamy taki dostęp naprawdę do naszej pani mecenas, że trzeba mi się wydaje takie sprawy rozwiązywać przez sesję, ale nie jest ważny problem, no to jest pani. Pewnie pani się źle teraz czuje, że nie doinformowała się, a trzeba zawsze sprawdzić. Dziękuję bardzo. Pani radna, to po prostu są szczytki do uwagi, ponieważ ona nie powiedziała, że nie można wejść, tylko po prostu zrezygnowała. Ale nie powiedziała, że małżeństwo radnych, przepraszam, pani Kukaszewicz powiedziała, że małżeństwo radnych nie może być. Nie ma pani racji, prawda? Nie ma pani racji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o zgłaszanie członków do Komisji Zanowania Gospodarki Finansowej Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie. Proszę bardzo, pani radna. Zgłaszam panią posłanę, że kandydatem do Komisji Zanowania Gospodarki Finansowej Komunalnej. Proszę bardzo, pani radna, czy wyraża pani zgodę? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna. Ja jeszcze chciałam zgłosić panią Ewę Kubraszewicz. Nie może. Nie może. Budżet rewizyjny. Nie ma to zabrania. Czyli pani nie wyraża zgody? Nie wyrażam. Dobrze, dziękuję. Kto z radnych jest za tym, ażeby pani Pana Łukasza weszła do Komisji Planowania Gospodarki Finansowej Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie? Przeczytamy na jej. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Kto z pań, przepraszam, kto z państwa radnych jest za tym, ażeby pani Świetlana Łukasza weszła do komisji? Proszę bardzo. Dziesięć. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Ile? Cztery. Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 września 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.
na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska Wilkowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Proszę o ciszę. Pierwszym uchwały numer 1 łamane przez 5 łamane przez 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie zmienionej uchwałą nr 3 łamane przez 9 łamane przez 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku oraz uchwałą nr 9 łamane przez 69 łamane przez 15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 6 sierpnia 2015 roku punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie. Świetłana Łukrza. Uchwała, paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Michałowie. Bardzo. Panie Przewodniczący, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Świetłany Łukrzy na członka Komisji Planowania? Uchwały! Ale ja mówię uchwały. Na członka Komisji Planowania Gospodarki Finansowej Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie. Proszę bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 4 osoby. Ogłaszam, że pani uchwała w sprawie wyboru członka Komisji Planowania Gospodarki Finansowej Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie przeszła 11 głosami za. Przechodzimy do następnego punktu. Dziękuję bardzo za to uchwałę. Dziękuję. Nikt nie zauważyła po prostu. Przechodzimy do następnego punktu. To jest wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Proszę bardzo, kto nam przedstawi? Poproszę panią kierownik referatu inwestycji. Proszę bardzo, pani Aniu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni goście. Na poprzedniej sesji uchwała nr 8 łamane 59 na 15 Rada Miejska w Michałowie określiła warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Dotyczyło to lokalu mieszkalnego nr 1 obok budynku położonego na ulicy Białostockiej 7 oraz lokalu położonego przy ulicy Szkolnej 16. W celu dopełnienia procedury przygotowania lokalów tych powyższych do zbycia i dostosowania do uchwały ramowej, która została zatwierdzona przez Radę Miejską 23 kwietnia 2015 roku, a w szczególności do jej paragrafu trzeciego w brzmieniu, że burmistrz przeznacza nieruchomości i lokale do zbycia o wartości przekraczającej 20 tysięcy złotych po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską, stosując tryb przetargowy albo bezprzetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z przepisów prawa. W związku z powyższym w tej naszej uchwale nie znalazł się ten odniesienie do tego artykułu, w związku z przygotowaliśmy taką uchwałę, która gdyby dopełnił procedury i umożliwi nam sprzedaż tych lokali. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Elu. Popieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Gierek nas. Ja może pani radczyni pan może. Ja prosiłam panią radczynią, żeby przyszła, ale. Chciałbym zapytać się, czy można udzielić bonifikaty przed uchwałą w sprzedaży nieruchomości. Chciałbym tutaj rozumieć, co to pani radczyni. Bo uchwałę dzisiaj podejmujemy o sprzedaży. Dzisiaj podejmiemy, nie podejmujemy. Może radni dało się uchwalić strategię oddziału. Więc ja uważam, że nie można udzielić bonifikaty przed sprzedażą. To jest karalne, że to jest zrobienie pod coś, pod kogoś bonifikatem. Bo ta osoba bierze ma bonifikaty, wtedy kupuje. Ja uważam, że oczywiście, że ja jestem za tym, żeby tą nieruchomość sprzedać nieruchomość dać do sprzedaży i to pan burmistrz decyduje, jaką formę sprzedaży będzie. Czy to będzie bezprzetargowa, czy
czy w formie sprzedaży. Rada nie decyduje o formie sprzedaży. My tylko decydujemy się, czy sprzedamy, czy nie zakryć. Uchwała. Zakryć. I wtedy o formie decyduje burmistrz, jaką formę podejmuje. Ustawa, ale pan burmistrz decyduje, podejmuje taką. Nie, panie radny, tak, my mamy to uchwałę rady. Słuchajcie, nie decyduj się na nie rzeczy, które do mnie nie należą. Jest ustawa i uchwała rady. Panie burmistrzu, zaraz pani radczyni przyjdzie. Ja czytałem ustawę i ustawa wyraźnie... Ustawa czy uchwała? Ustawa. Czyli Sejm uchwalił ustawę i Sejm ustalił w ten sposób. Zresztą mówiło, że rada wystawia do sprzedaży działkę, nieruchomość, a burmistrz, to burmistrz... Proszę włączyć mikrofon. A burmistrz, oczywiście, tak jak mówi ustawa, to burmistrz podejmuje decyzję, jaką formę będzie działka na sprzedaży. I wracając do tej bonifikaty, właśnie ja uważam, że nie możemy udzielić bonifikaty wtedy, kiedy jeszcze działka nie była wystawiona na sprzedaż. Ale została wydzielona uchwała, ale jest pewna sprawa obowiązująca. Ale to pani rada, ja chciałam to, żeby pani być może decydujemy, że będzie sprzedać i wtedy dopiero możemy zrobić bonifikatę. Nawet
dzieci, żeby wyrazili pogląd. To po co? 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 Ja na te pytanie mogę zaraz przez głosowanie. Jeżeli dziś zagłosujemy po tej sprzedaży, a przesuniecie sprzedaży z komunikatu na następną sesję, to pani obecnie dowiedziała, że dzisiaj nie zrobił, ale ta komunikata nie jest, nie będzie bardzo dobra. Bo dzisiaj... A tu wojewody jej nie unieważniła, nie my nie mamy tego unieważnienia, bo została przegłosowana. I dotyczy jej zapisu wynika wprost, że ona będzie stosowana, ta uchwała o komunikacie, przy sprzedaży tego lokalu mieszkalnego. Według jakich przepisów? Czyż działka nie jest jeszcze na sprzedaż? Ta działka jeszcze nie jest na sprzedaż. Dopóki dzisiaj nie zamkniemy sesji, ta nieruchomość jest nie na sprzedaż. Ale wysokość bonifikaty może być określona. Nie i to był błąd rady. Przyznaję się też, jako popełnił też błąd. Wszyscy rady popełnili są dobrze, że udzieliliśmy się tej bonifikaty. To nie błąd rady, tylko błąd. Proszę, jeżeli mogę. To nie był błąd rady, przepraszam, rozmawialiśmy na tamtej sesji o bonifikacie i o sprzedaży. To było powiedziane, nie było tego zapisu odnośnie przekroczenia 20 tysięcy złotych wartości i tylko dlatego wpadł się ten błąd. Podjęliśmy uchwałę, brak jest tylko tego zapisu. Uważam, że trzeba dopełnić formalności w tej kwestii i tyle, no nie? Bo te sprawy są bieżące, bonifikata ze sprzedaży, przecież nie wiąże się zupełnie z doczynnym. Ja uważam, że powinien być sprzedaż razem z bonifikatą. A nie tak, właśnie tak, jak rozmawialiśmy, tylko kwestia nie została podjęta po prostu przez brak tego zapisu wcześniej. Zgadza się. Ja, panie radny, ja uważam, że popełniliśmy błąd. W ogóle wnioskodawca nie powinien był obrażeń dać uchwałę bonifikatę, tylko dać sprzedaż i bonifikatę. I wtedy to byłoby prawo. Nie może być, coś bonifikatu dzisiaj, gdzie to nie jest teraz sprzedaż. Proszę bardzo, ale proszę Państwa, ja proponuję, żeby przygotować uchwałę na następną sesję, bo w ogóle nie mogę pytać ze sprzedażą i z bonifikatą. W sprawie bonifikaty jest ważna uchwała. Dajcie głos, przepraszam, że wchodzę w słowo pani kierownik referatu. Ona wyjaśni prostymi słowami, o co to chodzi. Proszę Państwa, ja powiem w ten sposób, że te dokumenty zostały przedstawione do notariusza i notariusz nam zwrócił tą uwagę, w związku z powyższym dał nam jak gdyby, znaczy ustaliliśmy z nim całą tą procedurę i aby uzupełnić tą całą formalność i zawrzeć tą umowę, no potrzebna jest ta uchwała, tylko i wyłącznie, nie musi być żadna zmiana, nie musi być poprzedzone to jakąś inną kolejnością, tylko po prostu mam Państwo podjęli uchwałę. W tej uchwale też jest napisane, że ta bonifikata to już Pani będzie zastosowana przy sprzedaży. My akurat jako gmina Michałowo udzielamy bonifikat indywidualnie dla każdego lokalu, a w przypadku innych gmin takie uchwały są podejmowane jak gdyby ad hoc dla całości jako zasady udzielania bonifikat. I wtedy nie ma nawet wyszczególnionych, jakie to będą lokale, gdzie położone, tylko ogólnie zasady udzielania. I one są stosowane przy każdej następnej sprzedaży. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, tak słucham i naprawdę już nie rozumiem. Bo jeżeli czegoś brakowało, czegoś nie ujęliśmy w tej uchwale, to jak ona może być ważna? No to zaraz, to... Państwo głosowali nad wysokością określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej wartości procentowej. I w paragrafie drugim jest zapis, że ta uchwała dotycząca warunków i wysokości stawy będzie zastosowana przy sprzedaży na rzecz najemcy tego lokalu. No i w związku z tym tamte uchwale, w związku z tą zmianą uchwały o zasadach zbywania, powinno się znaleźć jeszcze określenie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia. Natomiast określiliśmy warunki, natomiast chodzi o kwestię też wyrażenia zgody na sprzedaż. I nie ma tutaj żadnych tutaj kwestii takich, że można nawet regulować wysokość, bo i tak Państwo dyskutowali i nikt nie mówił o tym, że nie wyraża zgody na sprzedaż tej nieruchomości. Bo nie było tego tematu. Ale zaraz parę razy drugiego, do czego ta bonifikata będzie miała zastosowanie? Do sprzedaży.
jeżeli nie ma sprzedaży, pani prezydent. Jak próbujesz, chyba wiesz, cena jaka jest. Zobaczcie, czy to jest. Pani przewodniczący. Nigdy tak nie było. Jeżeli można. To znaczy, że myśmy na sesji, na której podejmowali
decyzji w sprawie tej uchwały zostaliśmy wprowadzeni w błąd, bo nie chodziło o sprzedaż, tylko o udzielenie bonifikaty, tak? Proszę Państwa, dobrze, ale czy my na podstawie tej uchwały rozumiemy, że tą uchwałę, którą przyjęliśmy, notariusz umowy nie podpisze z tym. No to teraz jest pytanie, czy po prostu tamta uchwała jest ważna, czy nieważna? Nie, może być pół ważnej, pół nieważnej? Ona jest cała ważna. Może jestem. Panie przewodniczący, pani Ela powiedziała jasno, przyznała się do drobnego błędu. No tak, ale to jest pytanie, czy tamto jest ważne, czy nie, no, skoro błąd jest. No, ale uchwała nie ma błędu, nie ma tylko uchwały. Proszę bardzo, panie radny, a uchwała w komunikacie jest zapis, że to komunikat stosuje się do sprzedaży. Proszę bardzo, panie radny. Notariusz zakwestionował, dlatego że ta nieruchomość nie jest do dnia dzisiejszego na sprzedaż. To tego zakwestionował. Bo gdyby ona była na sprzedaż, to by nie zakwestionował. Jak zagłosujemy na sprzedaż i wtedy można będzie podjąć uchwałę o bonifikacie. Nie, potrzebne uchwały o bonifikacie. Uchwała w paragrafie drugim jest zapis, że te bonifikaty stosuje się do sprzedaży na rzecz najemcy. Do sprzedaży. Na rzecz sprzedaży. Do sprzedaży? Do sprzedaży, tak jest, do sprzedaży. Tak jest, do sprzedaży. A ta działka po dzisiejszym głosowaniu może być nie do sprzedaży. Bo dzisiaj być może. Bo nie, bo dzisiaj być może radny zdecydował, że to nie wniosek. Proszę, zgłaszamy się, a nie dyskutujemy przez stół. Proszę bardzo, pani radna. Proszę Państwa, ja proponuję jednak, żeby na następną sesję przygotować uchwałę o odpowiedniej treści dotyczącej i uchwały, i bonifikaty. Wtedy będziemy mieli jasną, klarowną sytuację. Dziękuję. Mogę? Dziękuję bardzo. Pani Radna była pierwsza. Dlaczego mamy przenosić na następną sesję, skoro pani mecenas mówi, że jest wszystko w porządku? Ale ja jeszcze mam pytanie, bo mi dajecie mi dojść do głosu ciągle. Wszyscy się wypowiadają, więc ja może pani badam. Radna, za każdym razem, jak pani się zgłasza, kolejno pani głos. Najpierw wszyscy odpowiedzą, później ja. Nie, ja mam pytanie. Nie kłóćmy się. Zadam pytania, jakie mamy, więc nie będę zadawać pytania. Czy oceniono stan techniczny budynku, ale proszę odpowiedź osoba, która jest kompetentna, a nie tam ktoś ma mi inny odpowiadać. I jeszcze następne pytanie. Czy zszacowano koszty remontu budynku? Z tego co wiem, potrzeba kapitalnego remontu z wymianą więźby i pokrycia dachowego, instalacji CO łącznie z piecem, wzmocnienia fundamentów i wymiany stolarki okiennej, drzwiowej. Kto musiałby go przeprowadzić? I jeszcze jedno pytanie. Czym będzie skutkowało pozostawienie budynku we władaniu gminy? I ja bardzo proszę o odpowiedź na te trzy pytania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani burmistrzu, kto ma odpowiedzieć? Proszę Państwa, budynek jest w zasobach mienia gminnego, którym a z kolei mieszkania są oddane w zarządzanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. W związku z tym kierownik zadecyduje, jakimi funduszami dysponuje na przygotowanie, jakie fundusze są na remonty budynków mieszkalnych. Jeśli jest pan kierownik, proszę bardzo. Szanowna Rado, zakład może tylko przeprowadzać drobne remonty typu takiego, żeby lokal był po prostu użytkowy. Natomiast generalny remont to jest właścicielem, czyli Urzędu Miasta. Z tego co wiem, ten budynek wymaga kapitalnego remontu. Jeśli zostanie w zasobach gminy, gmina musi ponieść olbrzymie koszty jego utrzymania. Tak jest możliwe. Mam pytanie do pana kierownika. Proszę bardzo, pani radna. Panie kierowniku, więc ja mam takie pytanie, czy ten koszt remontu budynku będzie wyższy czy niższy niż te ewentualne 60% bonifikaty? No ja nie mogę tak odpowiedzieć, czy to będzie wyższy czy nie wyższy. Wiem tylko, że budynek wymaga remontu. Łącznie z więźbą dachową i tak dalej. Była wcześniej robiona taka ekspertyza, którą zlecała poprzednia
rada. U mnie jest chyba egzemplarz dobrego tego, który wyraził sobie, że budynek wymaga kapitalnego. Czy pan jest to ja w stanie jakiegoś szacunkową kwotę? Tam nie było kwoty. Wymaga kapitalnego. Czy kapitalny remont można by wykonać za 40 parę tysięcy? Nie sądzę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, czy nikt z nas nie ma wątpliwości, że mieszkanie powinniśmy sprzedać, bo tu chodzi, to ja mam wątpliwości, czy co do treści, co do formy, czy znowuż nie będziemy musieli później zmienić, się okaże. Mają głosując nad uchwałą, też nam się wydawało, że nic nie musimy zmieniać. A jednak wychodzi po paru miesiącach, że musimy po prostu zmieniać. Tu jest problem, bo nie ma co ukryć. Na pewno, jeżeli będzie właściciel, prywatny właściciel, to o tą nieruchomość zada. Tutaj padło pytanie, czy tego typu nieruchomości zbywano. To jest pierwszy przypadek w naszej gminie, bo to jest dom wolno stojący, działka. Taka kwestia. I tu na pewno podejrzewam, że tak jak wszyscy siedzimy, to sprzedać ten, tylko może by znowu nie wracać za 10 lat. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Kwestia odpowiedzi na pytanie zadane przez pana wiceprzewodniczącego. Treść uchwały została uzgodniona z panem notariuszem. To jedna odpowiedź. Druga odpowiedź, były takie nieruchomości sprzedawane do pani Oczko przy ulicy Białostockiej. Nie pamiętam, jaki to był teren, jaki to był okres, ale były też sprzedawane. I bodajże chyba już szkoły w Grodzie. Dziękuję. Proszę bardzo, panie radny. Pani przewodnicząca, koledzy, koleżanki. Na poprzedniej sesji rozmawialiśmy o wysokości bonikaty. Przypomnijcie sobie rozmowę, były spory dotyczące wahań, widełek i tak dalej. Nie było rozgraniczenia, była tylko jedna możliwość. 60% tak, albo zero. Nie, panie radny, od 0 do 60%. Nie, nie było wahań, 60%, niezależnie od sprzedawanej nieruchomości. Dlatego ja powiem Państwu szczerze, no, zastanawia mnie fakt, jeżeli prawo jest po stronie najemcy, nabywcy i można mu sprzedać nieruchomość, jakim prawem my możemy się zastanawiać, skoro mamy uchwałę wprowadzoną jedną wartość bonifikaty, czy powinniśmy wziąć więcej, czy mniej. Przecież no, żyjemy w demokratycznym państwie, nie oszukujmy się, to niedługo będziemy sprzedawać nieruchomości, żądając od nabywcy oświadczenia majątkowego, żeby wiedzieć, ile od niego wziąć, czy o co mi chodzi. Panie burmistrzu, a żeby może pani Ela udzieliła, ponieważ na ostatniej na sesji, gdy podejmowaliśmy tą uchwałę, było powiedziane, że może być od 0 do 60, że nie musi być 60%. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę państwa, nie wiem, moja pamięć może być zawodna, ale myślę, że ja udzieliłam informacji takiej przy przedstawianiu uchwały, że były kropeczki, jak Państwo pamiętają, w projekcie uchwały, nie było wpisanej wielkości bonifikaty, a powiedziałam, że do tej pory były udzielane bonifikaty w wysokości 60%. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Elu. Tak jak powiedziałam, bonifikaty na 60% były udzielane dla lokali mieszkalnych. A to jest właśnie nieruchomość, to jest zupełnie inna sytuacja. Dziękuję. Ja zgłaszam wniosek formalny o przejście do głosowania nad uchwałą. Dziękuję. Ja myślę, ponieważ jest taka dyskusja, przegłosujemy najpierw lokal mieszkalny przy ulicy Białostockiej, a później właśnie nieruchomość na ulicy Szkolnej 16. Proszę bardzo, panie radny. Nie można rozdzielać, bo tutaj to samo jest sytuacja, że ja uważam, że nie można. Ja uważam, że można uchwałę podjąć sprzedaży i jestem za tym, żeby tą nieruchomość sprzedać. Jestem, powiedziałem, pierwszy wetek, który zagłosuje za sprzedażą, z tym, że ja uważam, że to trzeba przygotować na następną sesję.
uchwałę o wzięciu sprzedaży nieruchomości i bonifikacji. Ale przepraszam bardzo, zapadł wniosek formalny, nad czym my dalej debatujemy, bo ja nie rozumiem. Skoro ja właśnie formalny. Ja z właśnie też formalny. Ale. Panie radny, to jest wniosek formalny, pan nas zaznaczył. Nie, pan pierwszy tutaj. Prosiłam wniosek formalny o przejście do głosowania nad uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, ponieważ znowu będziemy nad tym dyskutować godzinę, a na poprzedniej sesji pani mecenas powiedziała, że jest w zapisie bonifikata albo 0, albo 60% innych nie ma. Dziękuję. Mamy dwa wnioski, proszę bardzo. Wniosek formalny. Przed głosowaniem on składa 10 i 20. Także to nie zamyka. Głosowanie zamyka składanie wniosków formalnych. Jeżeli przegłosujemy, to wtedy wniosku ponad nie złożymy. A ja kiedyś zgłaszam wniosek formalny, żeby przyjąć na następną sesję i podjąć uchwałę w brzmieniu sprzedaży i bonifikacji. Czyli głosujemy, ja mam pytanie do pani mecenas. Czy skoro jest uchwała w sprawie bonifikaty, my możemy teraz podejmować głosowanie o sprzedaży i bonifikacie, skoro tamta jest obowiązująca? Gdyby nie ma podstaw do uchylania tej uchwały, no teraz już nie mogę, bo ona jeszcze nie obowiązująca jest ta uchwała. Będą wtedy dwie uchwały. Wtedy rzeczywiście może być problem. Proszę bardzo, czytamy uchwałę. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Proszę Panią.
się, dziękuję. Bardzo mądrze wypowiedziałaś, no bo na tym się zna. Panie Gierku. Stan szacunku, ale pan, jeśli pan głosował na tamtej sesji w lewo czy w prawo, no to tak powinien pan teraz zagłosować, bo pan przeczy swoim wypowiedziom. Dlaczego, dlaczego pan tych wypowiedzi nie mówił na tamtej sesji? Tak przekonująco. Przed chwilą powiedziałem, że zagłosuję tak samo jak ten. I to proszę o spokój. Proszę Państwa, bo byliśmy przekonani, panie przewodniczący, proszę nie krzyczeć. Ale nie rozmawiamy przez stoły. Przez stoły. Bo wy rozmawiacie z sobą przez stoły. Nie przeczycie. Proszę bardzo, przechodzimy do czytania uchwały. Proszę Panie Przewodniczący. A potem pani ja prosiłam o przegłosowanie uchwały, proszę o przeczytanie. Tak, to jest to wychowanie. Tak, 5 minut. I głosuję nad wnioskiem uchwały, nie minut uchwały. Na uchwałę. Najpierw głosujemy na wnioskiem formalnym pani radnej Doroty Wójt. Kto z Państwa radnych jest za tym, ażeby rozpocząć głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i nieruchomości zabudowanym budynkiem mieszkalnym. Proszę bardzo. Możemy mikrofon prosić? 6, 7. Kto jest przeciw? No. 7. I kto się wstrzymał? Czyli jest 7 do 7. Dogrywka. Początek. Głosujemy teraz drugim wnioskiem pana radnego Giertanosa. Kto jest za tym, ażeby przygotować uchwałę o sprzedaży bonifikacie na następną sesję? Ofiar przemocy w rodzinie, który tutaj, którego projekt tutaj został przedstawiony.
przedstawione nam do 2015-2020 w naszej gminie, gminie Michałowo, jest realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Istotnie właśnie z tą ustawą taki program powinien funkcjonować. Jeśli chodzi o naszą gminę, posiadamy program przyjęty w roku 2011, kiedy jeszcze zaczynał działać zespół interdyscyplinarny. Natomiast ten, który został przedstawiony program, jest już jakby zupełnie inaczej napisany, oparty na faktach, oparty na potrzebach wynikających w tym zakresie. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Czy są jakieś pytania do pani dyrektor? Przepraszam, pan burmistrz powiedział pani dyrektor, więc ja tak powtarzam. Pani kierownik, proszę bardzo, czy z radni mają jakieś pytania? Nie widzę pytań, więc ja po prostu tu jeszcze chcę, ponieważ przyjechał pan z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku i w następnym punkcie wystąpi, chcę przywitać pana kierownika Andrzeja Pleszuka, tak? Serdecznie witamy. Teraz przechodzimy do czytania uchwały. Proszę panie przewodniczący. Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie gminy Michałowo na lata 2015-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 6 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się do realizacji program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie gminy Michałowo na lata 2015-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Michałowa. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 5 łamane przez 45 łamane przez 11 Rady Miejskiej w Michałowie dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Kto jest z państwa radnym za przyjęciem przeczytania uchwały przez pana przewodniczącego? Jednogłośnie, 15 osób za. Jeszcze właśnie przejdziemy do następnego punktu, żeby pana tutaj nie zatrzymywać długo, a później zrobimy 10 minut przerwy. Więc zapraszam pana kierownika Andrzeja Pleszuka do właśnie przedstawionego nowego programu na 2014-2020. Proszę bardzo, to do mnie będzie głośniej, wyraźniej, także proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, przepraszam, że mogę usiąść? Nie chciałbym Państwu zajmować czasu, wiem, że macie Państwo sprawy, które poświęcacie i tak społecznie swoje wolne chwile. No, dzisiejsze spotkanie prosił dyrektor polskiego oddziału, ponieważ jednak zatrzymałem obowiązki, prosił, żebym odczytał listę od niego, to jeszcze ze swojej strony chciałbym kilka zdań do Państwa przekazać. Tak z kwoli wstępu. Jesteśmy na etapie wdrożenia programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Polska jako jeden z niższych krajów podpisała w pierwszej kolejności program rozwoju obszarów wiejskich z Komisją Europejską i efekty tego są działania, które w chwili obecnej agencja realizuje. Do Państwa gorąca o wspieranie tych działań, o to, żeby powtórzyć sukces, no, nazwijmy to sukcesem wydatkowania poprzednich środków finansowych z poprzedniego budżetu unijnego.
Mam prośbę, bo wiem, że są pytania, nie chciałbym, tak przynajmniej było na poprzednich sesjach, nie chciałbym Państwa zatrzymywać. Ta przerwa też jest dobry pomysł, żebyście Państwo mieli bezpośrednie pytania. Ja służę Państwu swoim czasem, jeżeli się pojawią, żeby nie przedłużać. Będzie ta przerwa, proszę, zachęcam, jeżeli macie Państwo bezpośrednie, jak to wygląda, pytania, to jestem do Państwa dyspozycji. A teraz, jeżeli mogę, odczytam list dyrektora. Szanowni Państwo, drodzy radni. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło decyzję o ogłoszeniu terminów naboru wniosków dla działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszym działaniem będzie pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych, udzielana na inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. Przygotowane jest także wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości i żywności, bowiem konsumenci w kraju i za granicą oczekują na żywność wytwarzaną w oparciu o określone i sprawdzone standardy gwarantujące unikalną jakość produktu. Priorytetem będzie budowa i modernizacja dróg lokalnych. Wszyscy wiemy, jak wielką barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego w wielu miejscowości jest brak dobrej jakości dróg. Ogłoszony zostanie także termin wdrażania lokalnych strategii rozwoju, którego głównym celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększanie możliwości zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacją. Ruszy przyjmowanie wniosków o wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju usług rolniczych. W ramach tego przedsięwzięcia proponuje się udzielanie wsparcia na rozwój działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług rolniczych. Pomoc uzyskają firmy zajmujące się przetwórstwem i marketingiem produktów rolnych. Wsparcie udzielone zostanie rolnikom, właścicielom małych gospodarstw, którzy zdecydują się na ich restrukturyzację w kierunku produkcji żywnościowych, produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwach. Jako radny przewodniczący Komisji Rolnictwa Polskiego Sejmiku Obywatelskiego oraz dyrektor Polskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwracam się do szanownych Państwa z gorącą prośbą o sukcesywne wspieranie kampanii przyjmowania wniosków z działań PRO. Będąc od wielu lat członkiem samorządu terytorialnego różnych szczebli, wiem, że nikogo z Was znających potrzeby swoich gmin i miast nie trzeba przekonywać o tym, jak bardzo potrzebne są rolnikom i gminom środki finansowe na różne cele. Podlaski Oddział Regionalny Agencji, wdrażający na naszym terenie program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, liczy na zaangażowanie Państwa w upowszechnienie wśród rolników informacji na temat zasad i terminów przyjmowania wniosków. Mam również nadzieję, że będziecie z rolnikami ubiegania się o niektóre środki w ramach samorządu. Dane szczegółowe możecie Państwo uzyskać na stronach agencji lub też kontaktuje się bezpośrednio z biurami w biuru na terenie województwa. Z wrażeniem szacunku, Stefan Kujewski, dyrektor oddziału. To w kwestii formalnej, tylko chciałbym prosić jeszcze tylko jedną techniczną sprawę. Jeżeli jakikolwiek będzie ruszało działanie, które będzie wykonane przez agencję, żeby jak najszerzej dotrzeć do Państwa, zawsze wysyłamy głównie do SOES, ale też do gminy Pana Burmistrza, prośbę o wywieszenie informacji o szkoleniu czy naborze. Wiem, że ta informacja być może dla części z Państwa jest zbyteczna, ale po prostu przekazując taką pocztę kontaktową z sąsiadą, z znajomym rodzinie, jest szansa, żebyście po prostu Państwo się tego lepiej przygotowali, żeby poszerzyć własną wiedzę, być może ktoś konkretnymi działaniami się zainteresował. Skończyliśmy nabór na młodego rolnika, teraz zacznie się niedługo nabór, znaczy prezes agencji ogłosi nabór na modernizację gospodarstw rolnych z tego nowego programu rozwoju obszarów wiejskich. I tak chciałbym sukcesywnie takie informacje do Państwa wysyłać. Jeżeli nie traktujcie Państwo jako jakąś taką złośliwość, natomiast jest to, no, jakoś musimy do Państwa dotrzeć. No, wydaje mi się, że to jest ta lepsza forma, żeby nie było tylko agencja, biuro wniosków, nie było tylko i wyłącznie urzędem zamkniętym za drzwiami, ale też żeby było, służyło też Państwu i pomagało rolnikom zrozumieć i żeby wnioski, które Państwo wniosek były jak najmniejsze i były wytłumaczone. Także ja za swoje strony bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Przewodnicząca za czas. Mam nadzieję, że nie zajęłem Państwu, nie pokrzywałem Państwu planów, także dziękuję Panie Burmistrzu za to. Dziękuję serdecznie. Na pewno mamy pytania do Pana Kierownika. Ja także. Pierwsze pytanie będzie ode mnie, burmistrza, mianowicie, czy nie przewiduje się kolejek takich, jak były poprzednio przed urzędami, czy takie, co troszkę niepewne jest. Po pierwsze to tak, zachęciłbym do udziału. Tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z modernizacji, będzie szkolenie, zrobiłem o 16 po południu, żeby nie było problemu z parkingiem na Lipowej. Jeżeli byłoby zainteresowanie bardziej lokalne, nie ma też problemu, tylko musielibyście Państwo wyrazić taką chęć, przyjedziemy do każdej gminy, czy do miasta.
Jeżeli chodzi o kolejki, no kwestia zainteresowania, to wpływu nie ma. Czy ja jestem kierownikiem biura powiatowego. Większość działań będzie realizowana przez biuro powiatowe, natomiast modernizacja jest działaniem ogólnowojewódzkim. Budynek jest współdzielony również z biurem wsparcia, które się konkretnie zajmuje modernizacją. I jeszcze prawo działań, także powiedzmy, że po koleżeńsku wspieramy się nawzajem tamtych pracowników. Mam nadzieję, że nie powtórzą się takich, no nie ukrywam, że jestem dla nas też nieprzyjemny, że cały parking przed budynkiem był wypełniony ludźmi, którzy chcieli uzyskać dofinansowanie kilkuset tysięczne do inwestycji. To będzie teraz nie to, że trudniej, ale progi będą troszkę inne. Nie jest pomysł na to, żeby kalendarz był planowany z wyprzedzeniem, żeby nabory były ogłoszone wcześniej, żeby teraz modernizacja prawdopodobnie będzie na etapie podjęta, co spowoduje, że ludzie chętni rolnicy będą chcieli, żeby się skorzystać, będą mieli czas przygotować się, przemyśleć. Mam nadzieję, że to się ucywili na tyle, żebyście Państwo nie odczuli tego na stopę negatywne. Jeżeli chodzi jeszcze o suszę, bo też wiem, że te komisje działają, to no wiesz, żeby przedłużać na sesji, ja poczekam teraz przynajmniej. Proszę bardzo, musimy. Na temat suszy to tak, jeżeli Państwo byście, prosiłbym tutaj Państwa o osoby, które ucierpiały w tegorocznej suszy. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o pomoc suszową jest protokół z komisji. Prosiłbym tutaj pana burmistrza, żeby osoba, która być może będzie jedna wytypowana w gminie, żeby kopiując protokoły stawiała pieczątki zgodnie z oryginałem. To by nam dużo ułatwiło. Pracownicy agencji pomagają wypełniać te wnioski. Wiemy, że to jest działanie jednorazowe. No, trudno oczekiwać od naszych beneficjentów, żeby posiedli wiedzę w ciągu tam kilku godzin czy kilku dni. Wniosek nie jest trudny, aczkolwiek wymaga porównania raportu, szacowania z komisji z wnioskiem dopłaty. Zachęcam, żeby wnioski składać osobiście. Jeżeli będzie taka potrzeba, to pan burmistrza prośba, sugestia, że mogę przyjechać ja, czy może ktoś z pracowników przyjechać, pomóc na miejscu wypełnić te wnioski, może byłoby sprawniej, jeżeli będzie taka potrzeba. Wiem, że to dopiero jest początek, to całe nasilanie, jeżeli chodzi o wnioski suszowe, przyjdzie. Niemniej jednak zachęcam później, żeby wnioski przychodzić osobiście, dlatego że osoba, która składa wniosek, trafia do pokoju właściwego, gdzie